Cześć wszystkim, z tej strony Shadow, to jest już drugi odcinek z RimWorld. Cześć wszystkim, z tej strony Shadow, to jest drugi odcinek z RimWorld, tak. I... chyba powinno wyjść. Chcę sobie przypomnieć co... I tak, mam w planach już, bo w sumie sobie obmyśliłem, przed chwilą tak właściwie, żeby zrobić teraz na przykład mury czy coś. Coś ciekawego, mury. Na przykład można by zrobić. Gdzieś tutaj te mury trzeba by zrobić. Ale żeby zrobić mury, to potrzebujemy oczywiście cegieł. A cegły to już się będzie robić w takim innym miejscu trochę. Takim stole. Coś jak tutaj, tylko innym. Produkcja z tym kamieniarski. Oczywiście cegły się robi z kamienia. W grze. To, dobra, żeby jakoś tam prowadzić to. I będzie tak. Dobra, bo trochę za dużo. No jakoś tak. Można by zrobić taki warsztat tutaj. I przydałoby się jeszcze tej podłogę i ułożyć w tym warsztacie. I to wszystko tam dorobić. Ale to nie tak wolno. Jest? Tak nie, no ruch masz 100%. Oj, wreszcie najazd, bo w ostatnim odcinku żadnego najazdu nie było. I tak, zapomniałem, że miałem dodać jakieś mody, no tak, trzeba było chyba coś dobrać właśnie. Posłuchaj, co ty robisz? Ty jesteś budownictwo. Okej. Okay. Jak na razie to przydałoby się, żebyście wzięli i coś tam... poszli... To jest najazd? Najeźdźca? Tak można go nazwać. Gdzie tak? Dobra, wy możecie się gdzieś schować dalej. Ty z tym nożem możesz pójść za skałę. Tu masz rewolwer. Chcę i schowaj się tutaj. Dobra, ty się schowaj tu, a ty możesz się schować tutaj. Nie, my tu mamy przecież jakieś inne rzeczy. No i dokończony został. Tak, ty jesteś kim? Ty no. Imiona psychika. Okej. Ale ty nie musisz strzelać. Po co ci to? Co ty tu masz ciekawego? No. I zabicie. Ha, bo nie mamy ten. No to pobij na śmierć. No i super. Jakaś mucha mi siedzi na ekranie. No dobra, to ją przydałoby się jeszcze wziąć i ją przetransportować. I ją chyba to przetransportują gdzieś tutaj. No i tak, bo my to byśmy chcieli, tu są drzwi, nie, tu, nie, tu. Tu są drzwi, tu. Dobra. My byśmy chcieli też jakieś zrobić... No. Dobra, tutaj nie będzie. No i tak, my byśmy chcieli zrobić jakiś skład kamyków. Gdzieś coś w tym stylu. No i tak, tutaj odłamki będą oczywiście. Kamienne odłamki tu chcemy mieć. No i no, chciałoby się, żeby tu nie było żadnych roślinek jeszcze. Też można by wyciąć, bo oni to będą robić w pizladzie jakaś. Z taką umiejętnością wycinania. No i teraz śpią, to można by przyspieszyć jeszcze. I ten Glimion, to jest Glimion, nie? Teraz stali, no i budują, no. A drewna mają sporo? Nie no, mają sporo tego drewna. Daję 1000. Git drewna.
to dlaczego? To, że nie ma się wycinać. No i budują, no to zaraz wrócę, jak oni zbudują wszystko. Dobra, oni już to kończą i przy okazji nam się badanie, tak, panele słoneczne. Ja teraz, że wcześniej się trochę wybadają. To jest zasilanie, tak. Wcześniej jakieś inaczej się właśnie nazywało. Lampki, lampki to by nam się tu przydały. Jakieś lampki. Kilka lampek tu postawić można by. I tak, tu jest warsztat, więc zasilanie tam będzie bardzo przydatne. I co to zasilić? Całe. Jakoś w taki sposób. No i weźcie te kabelki, te lampki jeszcze tu poróbcie i będzie super. Tu jest wszystko kończyć. Dobra. Te kamyki tu widzę przenosicie. Dobra, to może... w ogóle tak. Różne te kamyki mają różną wytrzymałość. Jak się granit, to jest taki najbardziej wytrzymały kamyk. A ona tu leży na tym dzień. A, ja zatrzymałem, tego nic nie wiem. Dobra. Tymi kablami. A wy tu jeszcze tych kabli. No wreszcie. Światełka są. No i dobra. I wy tutaj... będziecie robić z granitu, bo granit jest najwytrzymalszym kamykiem. No i tyle tych cegieł raczej nam wystarczy. No i ona już co robi te cegły. To jest ona? Dobra. Można by jeszcze tą dziesiątkę. O! Teraz idealnie równo 600. No i te kamyki będzie przerabiać na te cegły. No super. Gość. Jaki gość? Co się dzieje? Ktoś przylazł. Kto ma społeczne? Ty masz, dobra. A ty mi tam akumulatory badasz? Dobra. Łoki, maczugę możemy sprzedać. Dostaniemy za to bardzo małą ilość pieniędzy, ale coś tam dostaliśmy. Śmieci. Sprzedaliśmy. Tak właściwie. No i tak. To jest w każdym razie dobrze. No te kamyki robi. Właśnie z tych kamyków. Jak już mamy te kamyki, to można zrobić ścianę z granitu. No i to taki mur. Można by na przykład tutaj jakiś mur ustawić. To jest w stylu. No a te mury też nie są jakieś super tanie. Trochę tam kosztują tych kamyków. I te bagna widzę nam trochę będą przeszkadzać. Bo to do takich bagnistych tych to się ścian stawiać nie da. Więc nie wiem, co tutaj zrobimy. Widocznie tutaj będziemy musieli zrobić jakąś obronę chyba czy coś, bo to tak, tak średnio tutaj. No wygląda na to, że tak będzie co zrobić. Na razie nie mamy możliwości, żeby to wszystko wysuszyć. Ten gość tu chodzi. Goście, no to opuszczajcie, no. Mi to tam wszystko jedno. Staje, to jest to taka duża struktura, która też jest z granitu zrobiona, to można to rozwalić. Rozmontować, nie rozwalić. Te granitowe cegiełki nam się przydadzą, a przynajmniej każdy będzie miał co robić. Sarkofagi tu są, ale one nie są jakieś pełne, więc... można je rozbierać. Akumulator. Już wszystkie badania żeśmy ukończyli. Czyli jeszcze ciekawego kowalstwa można wybadać. Bo oczywiście tutaj po tym kowalstwie i tych można robić bronię. Więc na razie kowalstwo można sobie wybadać. Potem jeszcze ile ciekawego. Okej. Czy coś mamy ciekawego, czy nie? No, na razie chyba nic ciekawego nie ma. Chyba, że zbroję możemy sobie wypalać bojową, ale to raczej nie jest nam potrzebne. Okej, czy coś ciekawego tu jest? Nie, czy nie? To na razie nam nie jest potrzebny. Dobra, to niech wywala kowalstwo. T
to nie umiem strzelać w ogóle, ani strzelać, ani walczyć. Tych kamyków jest sporo, a cegieł nie ma w ogóle. Ha, bo oni teraz ten murek chcą tu robić. I na cały dzień to drzewo kosiła, nie wiem jak ona je kosiła. Jakoś od góry, czy coś, bo to trochę głupie, żeby cały dzień kosić drzewo, to nie wiem, czy się tak da nawet. Tak, fragmenty statku kosmicznego upadły. Można je rozebrać. Chociaż jeszcze nie rozebrałem poprzednich. To można by je znaleźć. I rozkryć. No i tak, oni te mury tam robią, kończą. Tak, bo jeden taki blok muru, to tam... Ile to? 20 tych cegieł? 5 tych cegieł? Na jeden blok jak? Dobra, to sobie porozbieram. Dobra, ta ściana została ukończona przez nich. Teraz rozbierają to niektórzy rzeczy, coś nam rozebrali. Piaskowie, złupek, nic ciekawego. Kolejny fragmenty statku, ojej, ile tych statków tu jest? 8 już jest tych fragmentów. To dosyć sporo. Jest dużo dużo surowców z nich. I tak, tutaj też jakiś mur bym zrobił. Może jakieś drzwi też by mi się tam przydały w tym murze. No, drzwi to może być dobry pomysł. Gdzieś drzwi zrobić. Tutaj też można by drzwi zrobić. No. Tego megalenica też by się kiedyś przydało. Znowu co to się jakaś bitwa kosmiczna dzieje? 9 fragmentów statku. A cię kręcę, co tu się dzieje? Bitwa kosmiczna normalnie jest. Meteoryt, łupek spadł, no to dziękuję, bardzo cenny, to po prostu handlarz hurtowy, wow. Żydan dla mnie hurtuje, dobra. Powiedzmy chyba nic ciekawego, nie jesteście za bardzo zaawansowaną frakcją życia, czy macie kości, tu jest. A już tak szybko wszedł, owce, po co owce? Drewno, wy macie coś ciekawego? Nie wiem, lekką skórę mam. Ale można. To posiłek. Posiłku dużo zyskamy, więc można by je sprzedać. W sumie nam nie są potrzebne, bo już mamy mięso. Wszystko. Kowalstwo kociście. Dobra, to możecie tam badać. Nie wiem. Mikroelektronika może spać. Albo nie, albo... nie wiem. Może jakiś broń? Co to jest? Strzelba łańcuchowa, ciężki karabin maszynowy, lekki karabin maszynowy, okej. Okay. Możecie wybadać jakieś rzeczy. No to tyle samo, co mikroelektronika praktycznie kosztuje. O, to bardzo dużo badania wymaga. No ale cóż. Dobra, tutaj ci handlarze schodzą z miotcami. No dobrze, że nie tutaj. No te owce zjadały ich miotki. Kiedy te ziemniaki w ogóle urosną? Nie wiem, nie wygląda jak mniej szybko urosną te ziemniaki. Dobra. Tutaj się pali. To jest warg. To można by tylko starać polować. Już nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kiedy jakaś mucha kolejna mi tu siedzi. Sio. Coś jeszcze chodzi? Takiego małego do uporowania i jedzenia. No woły. To można by jakoś kotrupić. Dobra, ten pożar się tu coś pali, więc może ten... co się dzieje? Pożar. Moglibyście to ugasić. Jakby to powiedzieć. Budzić się i gasić mi pożar, bo... się trochę rozpętał niezły, bo już tam mam kołka pali trochę. Nie. Kolejny pożar. No dobra, tutaj jest już pożar zażegnany został. Super po prostu.
to jest ta gleba żyzna. Tu można by na niej zrobić jakieś pole. Ale tak średnio ją widzę. Nie wiem, czy coś jest, no kurde. Mnie poli na tej kuli na tej glebie, że to jest trochę problematyczne. Coś tam chyba jest. Tu można korzeń leczniczy, bo on to korzeń leczniczy. No i dobra, można by tu wypłacić tego drzewo też na wykasi. I coś pościnać można. Tak, to wysypisko tu jest, z tymi trupami. I gdzie te zwierzoki pną? Jak tam mało? Polujesz na tego mochoła. A nie, mało się wkurzył. Mi się to nie podoba. O, idealnie go ukatrupił na koniec. Co ty się stało? Żołądek? Głowa, no chyba głowa. Być może przenieść tego woła przydałoby się. No ja ci muszę przyspieszyć. A to co? To są jakieś wzroki. Wiem co by się można by przydało zrobić. Jakieś... więzienie, tak. No, żeby ludzi... Tak, więzienie to by się przydało. Więzienie by się przydało po to, żeby po prostu ich miał, mówiłem w takim odcinku, żeby pozyskać ludzi, trzeba mieć więzienie. Tych atakujących, bo może się ktoś do nas dołączyć i inne rzeczy się stać. No ale z tych atakujących to najwięcej po prostu będzie. Mawoły są czwartowane. Ten megalinizm naprawdę mnie tu wkurza. Dalibyście go radę tu zamurować gdzieś? Nie wiem, to chyba nie wyjdzie. Nie, to raczej nie wyjdzie, zamurowanie megaleniwca. Można by może na niego pułapkę jakąś zrobić? Może. Mógłby być to dobry pomysł. Mógłby być to faktycznie dobry pomysł. Helikopter taki, wolno kopić. Górnik, kto jest górnik ty? Postać jaka to jest? 10 masz górnictwa, to nie jest jakiś super mały. Mogę być trochę szybciej kopać. Dobra, no może przybiłem szybciej. Ciągłe lato jest, no, prawie zawsze jest ciągłe lato, to jest normalne. Jak siedzieć na równiku się lata. Nie, megalinizm nie jest za... A może kiedyś pi? Ej, no! No to jest dobry pomysł. Chyba, że... A obudzili się go? No. Obudziliśmy go, no. To cóż zrobić? Następnym razem, może jak następnym razem będzie spał, to da się go gdzieś uwięzić w jakiejś klitce małej. Oczywiście, jak się uwięzi go w klitce małej... O, znowu śpi. Gdzie go tam uwięziliście? Jak nie będzie miał, jak będzie uwięziony, to nie będzie miał jedzenia. Proszę mi to zbudować. No nie, uciekł, no. Co za dziad. On chyba się budzi. No, tak, to jest możliwe. No to jak będzie noc i będzie spać. A może go tak zrobić, żeby nie spał w ogóle, to może wtedy zginie z przemęczenia. Tak też może być. Tak, następnym razem będzie spał trochę dalej. Jaki? Jak pitole. No jakieś niepotrzebne zwierzęta. Ja też czołka, żeby będzie miał więcej jedzenia. Super po prostu. Bardzo potrzebne, żeby mieć więcej zwierząt, naprawdę. No i dobra, tutaj będziemy mieć jakieś takie dobra. Jakiś mur jeszcze gdzieś indziej. Można by spróbować to wszystko rozebrać po prostu. I to.
podłogi pousuwać. Nie. Nie śmieciły krajobrazu. Dobra, my możemy zrobić sobie... W sumie to z tych cegieł, z tych podłóg będzie mnóstwo tego, więc można by z tych cegieł to zrobić. Co wy robicie? Prądu nie macie, bo... Serio? Nikt nie zajął się tym, żeby znatankować generator. Baterie, no w sumie przydałyby nam się już tutaj panele zrobić, takie fajne rzeczy. To gdzie? Można widzieć tu. To połączyć, no. No i będą panele. Super. Super miejsce na panele, naprawdę. Dobra. Te, no, tu już będzie lepiej. No. No i następny dzień mam nadzieję, że to zbudują w końcu. Tak, zając przy okazji nam tu wpatrzał gdzieś. Ja nie, idzie tu. Może po prostu tylko trupić jakoś gdzieś tu coś. Wejście tam, stańcie i gdzieś tu stańcie. I też tu są. A ty idź tam działać. No i nie ma związku. Co ci jest? Ugryzienie. Co ty robisz? Badać idziesz? No to bardzo mądre, wiesz? To jest lekarz. Serio? To tak, możesz się sam leczyć. Dziękuję ci bardzo za uliczenie siebie. Brawo, proszę. Królika można by wynieść, poćwiartować na kawałki. Ja i tak mam mięsa mnóstwo po prostu. No. Ty badasz, ty tam... Proszę coś robić fantastycznego. No i tutaj, co to jest marmur, podłogi, możecie z marmuru zrobić chodnik. Tak, chodnik. Chodnik, jakiś chodnik z marmuru można by zrobić. O, coś w tym służy, bo oni potem z tego co ci poruszają. Tutaj ten, że można coś przeprowadzić, coś. Tu w sumie można zrobić coś takiego. O! Coś w tym stylu tu może być. Dobra, może... Gdzieś tu już nie jest nam potrzebne to. I gdzieś tutaj też nie. Nie, oni już tu budują to. No nie będą się potem szybciej poruszać. Prędkość ruchu 100%, a po czymś takim to 87. Czyli szybciej się będą potem ruszać. Obróbka maszynowa nam się wybadała. Czyli warsztat można zrobić. No i później w sumie też można. No i jakieś stołki, żeby mieli lepsze warunki pracy, tak. I tutaj do tego czegoś też trzeba stołki dać. No i gdzieś może jakieś stołówkę, czy coś w tym stylu, to być tutaj. Albo tu. No. Ale to na razie nie, bo oni tak już dużo rzeczy do roboty mają. To wszystko rozebrać muszą. Tak, stało się coś ciekawego, bo wręczenie psychiczne jakoś tak, i to będzie, to jest problem,
najazd, to jakiś ktoś tam najechał i ty, kto tam, ty jesteś zły. Ty nie, ty za to bardzo. No. I to mają problem. No i tak, ty to... No, może lepiej to nie widzi, bo on to jest skrzony. Gdzieś tu przydałoby się ustawić. Ty możesz stanąć tutaj, a ty nie wiem, gdzie jest tu. No i tak. On ma... To jest ona... No tak. Ona idzie chyba już, tak? Nie. No to wygląda. On już tu z nią celuje, no i trafił, widzę. Tu, noga, tam. Co noga, to ma na postrzałową miejsce. To trafił, na koniec, no. Muszę teraz tu ustawić. No i zginęła. Tylko zabawa w kotka i myszkę teraz. Dobra. Zrobię tak wolno i jecie. No, śpijcie, śpijcie. Mamy zorze. Oni akurat śpią. Juks. Jak tam podglądać zorze? Co to jest? Satysfakcja. Dobra, zora się kończy. Poglądanie zorze przez cały czas. Ziemniaki się rosną. No i super. My tu mamy tych bloków, mamy sporo. Czy można by jeszcze jakieś te mury tam gdzieś dokończać? Czy... Nie wiem, gdzie? No tutaj jakoś ten mur bym pociągnął chyba. No jakoś tak. O, ten mur, żeby tak był i oni, żeby te podłogi mogli tam jeszcze rozebrać sobie. I drzwi. Drzwi też by się gdzieś tu przydały. A i tu wy jeszcze muru nie macie. Ja to nie. Nie widziałem tego wcześniej. Okej, operacja Blauba się zakończyła. Dobra, wybadała. I tak, co tu jeszcze możemy zrobić? Pistolet maszynowy i pistolet automatyczny. Faktycznie. To trochę taka ta operacja była... no, taka... Chyba. Ziemniaki zbierasz. Tak, mamy już ziemniaki i mięso, więc możemy gotować dobry posiłek, który będzie im tam zwiększał mor. Oni tam mają nawet... jakieś jajko tu jest, czy coś. To jest mięso i sałata i coś tam. Jest jeszcze jakiś inny posiłek. Cyczy posiłek. Który ma więcej rzeczy. Jest bardzo fity czy cyczy. Ty ulegnie zmarnowaniu. Nie wiem, dziwne to pisemnice. Dobra, że już ten mur widzę, coś tam budujecie. Nie wiem, że go tu nie zbudowaliście, a tu jest akurat drzewo. Można by wykosić. Czy trzeba, czy to cokolwiek, co tu jest na drodze tych murów. Się coś pali. Ale, tu jakby dom nie musi być, bo tu jest poza murami jakby. No i tu też. No i tu też. No. No i w sumie tu też nie musi. Dobra. Super. Pożar. Co się dzieje? Tutaj coś w ogóle
Czy mi się zdaje, czy błyskawica walła w mur? Tak może być. Jak tam, a to kiedyś w ogóle z... myślicie? Z... bierzecie? Tego już na razie nie musicie. Ten, ważne żebyście to, ten kawałek i ten mur, nie wy, tylko to jedna twarda. No i tak, przy okazji jak sobie tam czekałem, aż cośkolwiek zrobią, to już ten mur w sumie tam zrobili, tutaj tą ścianę. I operacja gazowa się wybadała, nie wiem dlaczego takie nazwy te operacje dziwne mają, ale tak, coś się tam wybadało ciekawego. No, karabin masz, no wielki, można by zrobić, możecie zrobić. Jak będziecie mi to. To nawet nieźle ta kolonia się zrobiła, bo ten gotuje, ta buduje, a ten bada, No i super. Czy wy to w końcu rozbierzecie? Cokolwiek to rozbierze tak właściwie. Nie, betona. Najpierw mogłabyś rozebrać wszystkie podłogi. O, i potem to powynosić. To bez sensu trochę. No, brawo. Te też. No i to też rozebrać mogłabyś w końcu. No, no wreszcie porządne rzeczy się dzieją. Można mur zbudować do końca. No! Gdzie mur skończony. Super. Jeszcze tutaj zostało. No. To ja też już tam już zrobili. No. A tu to do tego koniecka. Dobra. No i tam też jakieś drzwi można już stawić. Nie wiem, tego megalinicy jakoś zapakować, żeby... Dobra, śpi! W takim idealnym miejscu. Żeby jakoś tu... Popkę wstali jakąś. Czy to się uda? Czy on się obudzi? Nie, on się obudził, bo ona za blisko do niego przyszła. No właśnie. Czy ona nie musi, nie może przychodzić do niego tam za blisko? Czyli po co kombinować, bo można by go zabić od razu. No i tak. No oni śpią, więc... Mamy problem, bo ten warg poluje na tego gościa. Można by schować się do domku, jakby gdzieś tu na przykład. Widzę. I co on teraz zrobi? Dzięki. On sobie poszedł? Gdzie jest ten warg? Nie wiem czy on jest. To na dzisiaj czy tu jest, tak? Nie wiem. Czyli już nie poluje chyba. Nie wiem, dziwne było. Tak, tutaj można by zbudować ściany, ale tak właściwie to... Z tego co kojarzę, to nie kojarzę, żeby kiedyś mi się kolwiek zdarzyło tak, żeby... jak mamy więzienie, to oni tam... O nie. Więźniowie będą tam przecież siedzieć, no to przydałoby się jakieś ściany lepsze zrobić, ale oni nigdy przez ściany nie uciekają. Już robią uciekanie, no to przez drzwi po prostu przechodzą i otwierają. Tak winni. Po prostu i tyle. Więc nie opłacę sobie rzeczy do tego. No i tak. No i tak. Tak się nasza kolonia w sumie rozwinęła nieźle. Mury dzisiaj zrobiliśmy i tak. To już będzie koniec mi się do tego odcinka. To już trwa wystarczająco. To jest jakaś dziura, czy to nie... Czy to się... Nie, już się budują, dobra. Tak, ja byłem Shadow, to był Rimworld. Odcinek drugi.